musiałem od internisty przyjechać do endokrynologa, żeby wziąć kilka jeszcze dodatkowych skierowań na krew. A z racji tego, że tutaj jest laboratorium na Natolinie, to tutaj zrobię od razu badania krwi. Cześć, witam. 9 października, godzina 15. Rano na szybko pobiegłem na badania swojej krwi, ponieważ muszę je zrobić ze względu na to, żeby regularnie kontrolować swój stan organizmu od wewnątrz, sprawdzić, czy przypadkiem nic mi nie jest. Oczywiście na podstawie tych badań też będę chciał trochę podrasować swoje żywienie, więc umawiam się właśnie z panią dietetyk, z którą się widzimy chyba w następną sobotę i wtedy porozmawiamy na temat mojego żywienia. Możliwe, że poprzekonfigurujemy kilka posiłków właśnie z mojej diety cateringowej, a może część posiłków będę robił sam. Nie wiem, zobaczymy, usiądziemy, pogadamy. Dodatkowo zakończyłem właśnie rozmowę z fajnym instytutem, fajnym ośrodkiem w Krakowie, który się nazywa High Point, którego wróciło teraz naszych kilku crossfiterów polskiej czołówki elit, bo byli w weekend. Cyprian, pozdrawiam. Paweł Kozak, Bartek Więckowski. Mieli tam treningi na wysokości 3-4 tysiące metrów ponad poziomem morza. Taka symulacja. Z racji tego, że ja w Krakowie mam szkolenie od 6 do 10 listopada, więc w Krakowie będę musiał gdzieś trenować i przekonfigurujemy z trenerem, tudzież zaprogramujemy z trenerem moje sesje treningowe tak, żeby było jak najwięcej wydolnościowych treningów w tym okresie i będę korzystać z tej komory. Właśnie dzwoniłem z nimi, rozmawiałem, jak to by wyglądało finansowo. Okazało się, że to należy tak naprawdę, przynależy do CrossFit Boxa 72D, więc w samym boksie będę mógł sobie zrobić swoją sesję na przykład Oli, a później wchodzić na conditioning tam do środka, do tej komory. Naprawdę spoko opcja, będę miał ze sobą kamerę, czekajcie, zobaczycie, jakie będą moje odczucia. Naprawdę mega. Jaram się tym bardzo, niesamowicie wręcz. Więc zapraszam do oglądania za niecały miesiąc mojej relacji z tegoż to miejsca. Dzisiaj przyszła fajna paczka. Zamówiłem sobie skórki. Zobaczyłem, że Gabi Migała trenuje w skórkach, które bardzo poleca. Moje skórki już dość zużyte są, aczkolwiek cały czas dają radę. Ja akurat skórki podczas treningu wykorzystuję tylko te, które są trzypalcowe, ponieważ mam małą dłoń, mam tendencję do tego, żeby mi się zrywały odciski. Kurki, które akurat ona polecała, są trzypalcowe i tak mnie to zainteresowało, zamówiłem. Firma Pixim Beatfit. Beatfit, firma z Łodzi. Oni rozprowadzają skórki trzypalcowe. I są trzy rodzaje. Skórki, które mają, czy tam dwa rodzaje. Jedne są skórzane, a jedne są z pokrytą warstwą karbonu. Leworęczna i praworęczna. Rozmiar S. Powiem wam szczerze, że jak przymierzyłem, naprawdę dają radę, ponieważ bardzo dobrze przylegają do ręki i dodatkowo mają taką fajną opaskę, którą można zakręcić dookoła nadgarstka. To oczywiście musi się ułożyć, bo jeszcze są nowe, ale leżą idealnie na ręku. No to jest niesamowite, że myślę, że bardzo dobrze będą, bardzo wygodne na drążku, do podciągania się na drążku i do robienia muscle-upów różnego rodzaju. Będą pierwsze testy, powiem wam, jak to wygląda. Nie wiem, czy to przypadkiem nie będzie śliskie, aczkolwiek pewnie w połączeniu z magnezją da radę. Możliwe, że trzeba będzie dociąć w niektórych miejscach tam, gdzie za dużo jest trochę materiału i sobie je dostosować, aczkolwiek robią to dobrze. Z mojego krzesła korzysta ta oto przemiła, sympatyczna pani. Gdzie twoja głowa w ogóle? Halo? Halo? Squash it! It's my... Woo! On the water squat! Squat! Your dirty moment cap! Squat, squat, squat! All can ninjas go rapper, rapper! Killer whales, 날개 피고 돈이 있어 수영.
Dzisiaj przyjechałem do biura. Niesamowity wyczyn dla mnie. Ale za pół godziny się zbieram. Fuck. Chyba musimy uciekać. Pojechał do biura. Wygonili z biura, bo jakiś alarm przeciwpożarowy. Nie wiem, czy to ćwiczenia, czy nie. Ale nikogo nie ma w budynku. Z powrotem wracam do auta. Jadę na kruplówkę. Ale jaja. Trzeba się spakować na trening. Najważniejsze to jest przepisać trening do zeszytu. Z poczty. Na której dostałem trening. Dzisiaj będzie dużo gimnastyki i wiosłowania na wiosłach. Bang! Zapomniałem wam jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Nie uwierzycie. Dzwonię dzisiaj do ojca, umówić się na sobotę, bo przyjeżdża do mnie. Bo później jedziemy do Łodzi na koncert Ennio Morricone. Nie mogę się doczekać, to swoją drogą. Ale powiedział mi, że tydzień temu czy dwa tygodnie temu był w Białymstoku półmaraton. I on stał na mecie i ludzie przybiegali i strasznie go cknęło. I co powiedział? Mój 65-letni ojciec powiedział, że on wystartuje w swoim życiu w półmaratonie. Say what? Tato, masz moje pełne wsparcie. Przyjeżdżaj, dobierzemy ci buty, elegancko będziesz trenować. Załatwimy ci najlepszego nawet trenera w Polsce. Ale jeżeli to osiągniesz, hołd składam po prostu. I sam się będę kajał, że czasem mam jakąkolwiek wymówkę na temat treningu. Taka sytuacja. Tam, co oni tam robią? W ogóle na kółkach się utrzymać, tak barki mnie. Mam zmęczone po wczorajszym, po tych overhead składach. Nic tu prawie nie zrobię, nawet z gumą mi jest bardzo ciężko, fuck. Nic, dzisiaj nic. Cała gimnastyka w pizdu poszła. Nie mam w ogóle czucia w barkach. Nie dałem rad nawet na kółkach się podciągnąć do góry. Fuck it. No ale co zrobić w takim momencie? Może zrobić jeden krok w tył, żeby zrobić dwa kroki w przód, więc pewnie... Więc co? Zrobiłem delikatną progresję razem z gumą. Rozciągnąłem sobie gumę pomiędzy rakami, tak jak Karl Poli. I tyle. Coś tam próbowałem, coś tam podciągałem się. Więcej na tyle, co byłem w stanie zrobić, to zrobiłem. Wiosła poszły całkiem zacnie, więc każdy set 500 metrowy zrobiłem w odpowiednim zakresie. Słabo, słabo. Jutro ja mam też trening, więc tak myślę, czy może nie przekonfigurować tych filmów w piątek rano i sobota rano, albo jeden trening, jeden w sobotę rano, nie wiem, zobacz. Piąteczka. Badania lekarskie były, więc czas najwyższy zająć się ciałem, tak. Kręgosłup, barki, pachwina, etc. Witaj, doktorze Dwornik. Dzień dobry. Dzień dobry. Bez napięciu, tam troszeczkę, tam przez... Dobry wieczór. Chyba wiadomo jest, co to oznacza, co? Nawet nie chce mi się tego czytać. Zbyt dużo. No na chwilę obecną nie mogę za bardzo trenować. Jakiś nawet większych ciężarów mogę delikatnie się ruszać. Barki, kręgosłup, pachwina,
no, do wymiany wiele rzeczy. Może uda się to naprawić, wyleczyć. Póki co rehabilitacja ponownie w rehapunkcie u dwórnika. Kto wie, to zna. Kto zna, to wie. I tyle. No, nie miałem akurat w tym tygodniu weny, żeby skleić ten film na środę, więc będzie on w piątek udostępniony. Moje treningi no niestety zaczęły się od poniedziałku i od tych nieszczęsnych overhead squatów, które pociągnęły za sobą wiele właśnie rzeczy, że nie dałem rady nawet pompki zrobić. Pompki na rękach ciężko mi zrobić, zwykłą pompkę mi ciężko zrobić, utrzymać się na kółkach. No nic, może po prostu potrzebuję większego rozpędu po wakacjach. Po prostu. Wakacje dały mi na tyle regeneracji, że aż przegięło w drugą stronę, więc muszę troszeczkę wolniej wchodzić w ten tryb ciężkich treningów. Tak czy siak, nie ma co się przejmować. Już mam to za sobą, tego typu rzeczy. Trzeba nabrać wiatru w żagle. Humility? Pokora. Pokora do tego sportu. Damy radę. Na pewno się coś jeszcze wykombinuje i w następnym roku pewnie gdzieś jeszcze wystartuje. Z tego się najbardziej cieszę. Więc nie ma co tu się przejmować. Doktor Michał powiedział, że z miłą chęcią ze mną w Mastersach wystartuje gdzieś w Europie, więc trzymamy kciuki i jedziemy do przodu, nie? Do zobaczenia do następnego odcinka. Piątka. When you give me the love and girl, I set it seeming like a pine. Same thing was sweet as